szansę, bo nie mam prawa jazdy. Pan poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Zwiększanie udziału dzieci w wypadkach na przejściach, o czym państwo już wspominali, to jest dokładnie to, co przewidzieliśmy przed wprowadzeniem tej zmiany, że o ile dorośli to nie zwrócą większej uwagi na to, o tyle dzieci i młodzież odczytają to jako zaproszenie do testowania refleksu kierowców. I tak się dokładnie stało. Ale pomijając tam moje wcześniejsze uwagi dotyczące tego, że dane są badziewne, to przede wszystkim wątpliwy jest sposób interpretacji tych danych, bo mówiłem, że od wielu lat jest trend spadkowy. Tutaj się kończy na 2012, ale te dane nadal od 97, te wypadki nadal od 97 roku spadają. To jest długookresowy trend, niewrażliwy na różne wasze zmiany ustawodawcze. On nie jest oczywiście jednolity. Zdarzają się momenty wzrostów, zatrzymań i oczywiście tak i powiedziałem, że prędzej czy później znowu spadnie i pan minister powie, że to jego zasługa, ale zwracam uwagę też na ten wykres. To jest wykres z Holandii. Czy wy to rozumiecie? To jest szczyt w Holandii w 68 roku. U nas jest w 97. To jest ten sam wykres, tylko przesunięty o 30 lat. To jest to, o czym ja mówię cały czas, że to zależy od zamożności społeczeństwa. Od tego, że mają lepsze samochody, lepsze drogi, większą świadomość. A my jesteśmy po prostu zapóźnieni przez naszą biedę, a nie przez to, że nie wprowadziliście jeszcze drakońskich kar. Zrozumcie to w końcu. Dziękuję serdecznie. Panie ministrze, zapraszamy bardzo.